Debeściaki, patrzcie, śledzę dżownicę. Pan dżownica. Te dżownica! Ja jestem na I6. H4. Ja jestem na I6 i nie wiem za bardzo, gdzie... Ja przybubas. Potrzebuję samochód i to opieronem raz dwa. Dobra, debeściaki, widzicie? Z gołą klatą śmigam. Bo chciałem SPK-owi dać garnitur. Bo ponownie gram z SPK-iem. I koleś ten garnitur zajebał. No nie tylko mi. Boże, zajebał mi też. No i SPK-owi potem też zajebali. Dobra, spieprzam stąd. Nie wiem, gdzie ten koleś jedzie, ale na razie jadę za nim. O, już ktoś sypie. Kurczę, typ już jest. No, uważaj. Debeściaki, napiszcie, kto przetrwa dłużej, ja czy SP? Minęłem buba z SPK. Jadę po samochód, ale nie wiem, gdzie są strefy. Nie, nie jest źle. Tutaj pewnie ktoś będzie, nawet nie przejeżdżam. Jadę zobaczyć pod kościół, może pick-up jeszcze stoi. W sumie mogę zapieprzać. Co można robić? Właśnie tyłem, właśnie chciałem powiedzieć. Zapieprzam pod kościół, najwyżej jak tam nie będzie pick-upa, spróbuję się przesiąść na innego kłada, dlatego na turbo. Sunę, ale boję się, że tam będą. Jest wóz policyjny. Przed kościołem się respi policyjny? Chyba tak. Tak. Bo pick-up też stoi, okej. Nie wiem, czy ktoś tu był. Dobra, mam policyjkę. Ale wezmę sobie jeszcze z pick-upa benzynę. Ile tu bydła? Dobra. Dwie puszki wachy mam, no ale co z tego? Coś tutaj widzę. Kurde, bier to. Mam pierwszą broń. Ja nic. Spieprzam. Jadę na willę. No, pilnuj tam się. I jak znajdziesz koszulkę, to mi przywieź. Auto całe, kład mi się całe bez wachy. Kurwa, AR-kę by mi się przydała. A tu nic nie ma, same pistolety. Czekajcie, a to są naboje do tego pistoletu, który ja mam? Tak. Jadę pod ten kamper, zobaczymy. Ile tam jeszcze? 5 minut. Nie jest źle, jeszcze damy radę. Ciekawi mnie ten kamper. Strzelba, apteczka. Mnie denerwuje to, że czasami nie da się wziąć niczego. Sieciaresesz? Co mówisz? Sieciaresesz? No, bardzo bym chciał, zawsze o niej marzyłem. Całe życie. Kurwa, mam tylko shotguny pieprzone. Gdzie jest strefa? Nie wiem. Nie interesuje cię to, mówisz, SP, co? Eksploruję cały teren. I 9. A nie, ja mam spoko. Ja mam spoko do strefy. Ja na róg na tej strefie będę. Tutaj na H9. Jadę zobaczyć, tutaj jeszcze czegoś nie ma, ale prawdopodobnie tu będzie śmierć. Ty który masz sektor SP? I3, tam w Ranchito. W Ranchito?
Stary, ty do strefy mykaj, bo nie zdążysz. Już. Jedzie samochód. Jedzie samochód. Nie wiem, czy wyskakiwać. Chyba tak. O, koleś już do mnie ciśnie. Będzie chciał. Zostawił samochód, chciał do mnie cisnąć. Ale olać gnojka. Ty wiesz, że nie ma żadnego pojazdu? Zastanawiam się, czy on tutaj pojedzie. Bo żadnego pojazdu nie ma żadnego. Gdzie nie ma żadnego pojazdu? Tu gdzie jestem? He. On tu jedzie chyba. Tak. Dobra, spieprzam. A ja mam tylko shotguna, kurwa, na blisko, a nie mam nic na daleko. Nie wiem, jaką on ma broń. Więc nie będę ryzykował. A ma pick-upa, to w życiu mnie nie dogoni. Poważnie, tu nie ma żadnego pojazdu. Zobaczysz, bo jestem na ranie, na niepubliczne, dam zażyć. Okej. Zero pojazdów, Rancito. Ja już helikopter i strefę widzę. Pa, ja znowu kolejnego kłada mijam. Romero pusty, bez samochodu. Zajdzie do magazyna. Dobra. Ale ci to wiesz, jak ci to znamy, na własną kieszeń, tak? Tak. Ale SPL, jedź, bo nie zdążysz, masz 2 minuty do strefy. Pójdzie na auto. Jedzie. ...63% mam w baku. Już wiem, co głupkowi zrobię. Bo tu przypuszczam, że będą. Mistrzówka zawsze jest ta sama. Ręce ja jestem w strefie, ja jestem w strefie. Na H9. H9? No, H9, na samym rogu. Tu jest pick-up nad... Oj, ktoś do mnie już wali. Ale jeszcze mam czas. Wyjeżdżam ze strefy. Może zdążę. H9? Ale ty sobie jedź na najbliższą strefę SP, zobacz na mapę. Na G. Na G muszę jechać. Ty masz na G5, no, G6. Mhm. Ten z pick-upa cały czas za mną jedzie, debil. Ja offroaderem. Muszę go na kogoś naprowadzić. On wie, że ja nie mam nic, wiesz? 10 sekund. No, nie wiem. Nie zdążę. Dobra, muszę wachę zatankować. Okej. Ja jestem w strefie, 40 sekund jeszcze. Kurczę, no nie jestem. Próbuj. Mówisz, że owkiem jadę, ale... O, koleś tu za drzewem. Jak się czaił na mnie, jak czaicka. Na walenie. 17 sekund, próbuj. G4, już widzę ten pieprzony helikopter. Prymus nie pęka, turbo i ciśniesz. No to masz, turbo będzie teraz na głośno. To samo miejsce, że z Dino ostatnio. Nie żyjesz. Zostało 23. SP, jak tam? Daleko byłeś? Helikopter miałem, nie, raptop nie miałem, ze 100 metrów może max. O kurwa, przejebane wiesz, to jest. Pan jak kładem jechałeś, co się wywaliłeś i nie zdobyłeś. Aha. To w tym samym miejscu. Z AK ten ktoś do mnie ciśnie. Za tej górki było. No nie wesoło. Mówię, auto nie mogę znaleźć, a offroader stop czy... Dobra, 20. No mów. Za Romerosem nie było na parkingu, ale tu po prawej stronie przy ofisach. Tych dwóch tak. O nie, bliżej. Tylko nie to, proszę, nie! Wydupiłem samochód. Biegnę po tego pick-upa, ale chyba nic z tego nie będzie. Jestem 17. Nie, kurde, ten pick-up stoi, mam nadzieję, że ma akumulator. Spartpagli wziąłem, ale policyjny mi wybuchnie. Dobra, z policyjny wybuchu. Mam kawałek do pick-upa. Patrzcie, dobrze wziąłem spark plugi.
Widzieliście te beściaki, jak to się robi w Chicago? Wyrozwaliłem tego, słyszysz? Policyjny. Ale spark plugi zdążyłem jeszcze z niego zabrać. Wiedziałem, że na obozowisku obok jest pick-up. Podeszłem do pick-upa, nie miał spark plugów, a ja miałem przy sobie. Także zajebiście, lecę na pleśń. Helikopter po lewej. 5 minut, 16 pozycja. Kładem za mną ciśnienie. Odbiję gdzieś tu na prawo. Muszę coś zlutować. Ja mam tylko shotguna i... O, Boczek zabił kogoś tam. Syraxa. Arnold Boczek. Ja mam tylko... Policyjny tu stoi. Wolę policyjny, zdecydowanie. A nie, bo benzyny mam mniej. Kurde, straciłem tylko czas, no ale trudno, jedziemy. Odjeżdżam gdzieś całkowicie gdzie indziej. Tutaj na prawo. Ty, świerszcza słyszałem, konika polnego. Fajne te odgłosy dodają. Tu jest wszystko przelutowane. Kurde, pechowa pozycja 13. Ale zobaczymy, co się da zrobić. Myślę, że tutaj coś nie będzie zlutowanego. Oby. Jestem na całkowitych obrzeżach pleśni. Niecałe 4 minuty. Dobra, 13 pozycja. Samochód w krzaki. Mam AR. Nie wiem, czy to wiatr, czy samochód. Ale AR jest. Na stanie. Kurde. Przelutowałbym jeszcze ten drugi dom. Ale w tym celu się jednak trochę cofnę samochodem. Ile? 3 minuty. Dobra. 120 ammo do AR-ki. Kolejna apteczka. Po co tam, kotku, masz w środku? 3 minuty. Dobra, mi w sumie nic nie jest potrzebne więcej. To sobie jeszcze poszreduję. Co jest? Ja wziąłem bandaż, po co? A chuj z tym w sumie. Dobra, SP, mam dwie apteczki, trochę bandaży, nie jest źle. W sumie trochę bandaży, no nie trochę, 13. Kurde, wszystko pechowe. A, ja zapomniałem, a byłeś na serwerze, za którą bazę postawiłem? Nie, zaraz tam wejdę. SP, czekaj, bo lecę do helikoptera, 2,5 minuty. Nie poznasz jej. Tu jest kolejny policyjny, tylko teraz pytanie. Siema, mam mnówkę policyjkę. Dobra, debeściaki, już mam 12 pozycję, także... Ty, tu są same policyjne, ale tutaj koleś też jedzie. Może bym... spróbuję go poostrzelać. Zaraz kapi się wyrwie, uważaj. Kapi, teraz cisza. Nie, właśnie same mitro ma. Głośniki. Gdzie ten koleś spieprzył tym policyjnym? Wow, koleś jeepem do mnie wjebał. Hehe. O, teraz mnie ściga, tak? Ściga mnie. Ale spokojnie. Minuta 30. Dobra, przydałoby się. 10. pozycja, paczka jest. Także będziemy do beściaki coś otwierać w kolejnym odcinku. Ale teraz udamy się już w stronę helikoptera jednak. O, na wodzie, na wodzie! Co? Strefa jest na wodzie, jajco! Kopi, proszę cię, nie odzywać się na razie. Ale mówiłem, że wyrwie się czymś. Ale ja też to wiedziałem. Nie, co ty tam chcesz, nie? Dobra, jestem w strefie. Stare kółko strefy jest praktycznie całe na wodzie. To będzie jazda. No wysiadłbym z samochodu i obstrzelał innych, tylko się boję, że ktoś będzie miał hunting rifle, wiesz? Będzie się respią? Dziewiąta pozycja.
Rzysz na J4 na cepenie. Koło cepenu może być magazyn. Ale budynki na razie. Kółkami skupowymi tam się raz mi. Ale ja jestem na strefie, stary. Do mnie mówisz? Tak, mówię, na J4 się respi i teraz się ten ułożymy. Ale ja jestem na G7. No, ja aktualnie, cio, bo wali do mnie koleś, cio. Wow, on chce, żebym wyjał ze strefy. Obstrzelał mi samochód. O, sam bym wyjał ze strefy, ale jazda. Dajcie mi się skupić. 8 pozycja. Tamten już też czeka i do mnie wali. Zrzutko u mnie. Pozycja number 7. Dobra. Spieprzam stąd, tu mnie nie chcą. Zostawże mój samochód, kurwa. Łysy ekshibicjonisto. 6 pozycja. Nie wiem, gdzie jest strefa. O kurwa, już wiem. Jestem w kolejnej strefie. Od razu obok. Ale jazda. Dobra, 6 miejsce. No i cwaniaczki, teraz tu przyjedźcie. Dobra, jestem idealnie na strefie. Tam wiem, gdzie jest, także spoko. Ale ja spróbuję jeszcze pojechać gdzieś po Kevlar. Tu jest ten budynek. Mam ponad 3 minuty, więc... Więc coś z tego może być. Pytanie tylko, czy ktoś tutaj przyjedzie za mną. O, tu jest lód. Mam Kevlar. Ale koleś przyjechał za mną. Hehe. O nie, tylko nie rozwal samochodu, dobra. Ale mam Kevlar, jest zajebiście. Zrobimy sobie od razu skina na ten Kevlar. O, koleś za... Trochę źle wysiadłeś. Oni są chyba w teamie, bo z dwóch stron... Ty! Oni mnie, kurwa, opie naganiają jak zwierzynę łowną. Przysięgam, oni są na bank w teamie. Dostałem. O, od razu raport. Prawie mi Kevlar ściągnął. Poczekajcie, bo ja muszę się zalutować. Zalutowałem się, okej. Ale dalej krwawie. Oni wiedzą, że jak krwawie, będą jechać za mną. 5 pozycja. Jadę po ten zrzut. Nie wiem, czy oni go wzięli, czy nie. Ale w tym zrzucie nic nie ma, tylko plecak i AR-ka. Okej. Trzecia pozycja. Widzicie te beściaki? Zajebiście mi idzie. Ale ten prawie cały Kevlar mi ściągnął. 5000 na nim zostało. Także trochę lipa. Zalejemy wachę. Minuta do strefy. Poczekamy. Samochód mam w połowie obstrzelany i to jest lipa. Jaką miałam broń na stanie? AR-a, dobra. ...40 sekund, jedziemy do strefy. Ale auto w połowie condition, także lipa. Ty, jestem tylko jeden naprzeciwko tych dwóch debili. Bo to jest grupa, jestem na 99% pewny. To jest grupa trzymająca władzę. Już do mnie walą. SP, pan Ziobro musi im chyba ten, grupę przypieczętować, nie? No i co, i czemu do mnie walicie, a nie między sobą, łośki? O, koleś tu stoi, dobra, widziałem.
Ale może faktycznie to nie jest grupa jednak. Jak kurwa? Wyjechałem ze strefy? Serio? Wyjechałem ze strefy. Trzecie miejsce, trzy samochody rozpierdolone. Bora niszczyciel, kurwa. O kurwa, do wyściaki, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Ja tej niszczyn uwielbiam. Zostawcie spory łap w górę i napiszcie komentarze, co się wam w tym najbardziej podoba, które miejsce wy zajmujecie. I polecam wam odwiedzić kanał SPQR z ekipy Panther, bo mam nadzieję, że to jest kolejny koleś, którego namawiam od jakiegoś czasu i mam nadzieję, że uda mi się go namówić, by również nagrywał na YouTube, nagrywał na kanał swój jakieś filmiki, pewnie zacznie od H1Z1. Mam rację, SP? Dokładnie. Widzicie? Trzymajcie go za słowo, powiedział dokładnie. No, więc to w to gramy, tak? Najwięcej gór poświęcamy. Tak jest, dokładnie. Więc wpadnijcie na jego kanał, w link w opisie i subskrybujcie jego kanał. Trzymajcie się ciepło, zostawcie w kurwę masę, łapek w górę, a jutro będzie kolejny Ignition. Ja mam uśmiech od ucha do ucha, banan mi z gry, ja nie schodzi i to jest fajne, jak gram w Ignition. Trzymajcie się ciepło, strzała.